Gdybym miał streścić wesele w kilku zdaniach, powiedziałbym, że to opowieść o tym, że trzeba uważać, kogo się zaprasza na imprezę. Bo może się okazać, że gdy alkohol i inne substancje wejdą trochę za mocno, to wielu gości będzie miało ostry zjazd i halucynacje. A w pewnym momencie wszyscy tak się wkręcą w taniec w kółkach weselnych, że nie będzie już odwrotu. W ogóle czytanie dramatu wyspieńskiego jest trochę jak oglądanie kasety z wesela. Praktycznie nikogo nie znasz, nie wiesz co się dzieje i dlaczego. No chyba, że oglądasz to z ciotką Zośką, która stanie przy telewizorze i będzie palcem wskazywać, że to jest tryjeczny wuj szwagra mojego drugiego męża. I ja dziś zamierzam być taką ciotką Zośką i pokazać Wam, kto i dlaczego w weselu się znalazł. Zaciekawieni? Czas na kolejny odcinek programu Lektury bez Cenzury, w którym spróbuję udowodnić Wam, że lektury wcale nie muszą być nudne. Czy słyszeliście kiedyś o isteregach? To termin dotyczący celowo poukrywanych treści w filmach, serialach, grach czy w literaturze. Mogą być to nawiązania do innych dzieł kultury, czy też odniesienia do rzeczywistych osób, miejsc czy wydarzeń. I tak jak dzieci na Wielkanoc próbują znaleźć jajka ukryte przez zajączka, tak odbiorca może, choć nie musi, Wyłapać te smaczki ukryte przez twórców. No więc w weselu takich isteregów jest od cholery, i szczerze mówiąc, bez ich zrozumienia cały utwór jest zdrowo popieprzony. Ludzie tańczą, bawią się, gadają i flirtują, a potem przychodzą dziwne istoty nie z tego świata i na koniec jest jakiś powalony chocholi taniec. Te wszystkie fantastyczne postacie, miejsca czy wydarzenia mają jednak znaczenie symboliczne, i dopiero po ich skumaniu można cokolwiek ogarnąć. No, nie bez powodu dzieło wyspiańskiego nazywane jest, nie zgadniecie, dramatem symbolicznym. W tym omówieniu spróbujemy złapać je wszystkie i zrobię nawet licznik stregów pojawiających się w weselu. Zanim jednak zaczniemy, spróbujcie zgadnąć, ile symboli udało mi się odnaleźć. Jeśli oglądacie to opracowanie na YouTubie, napiszcie tę liczbę w komentarzach, a jeśli słuchacie w formie podcastu, to po prostu o tym pomyślcie. Zacznijmy od tego, że te wszystkie fantastyczne rzeczy to głównie sprawka Racheli. Pod koniec pierwszego aktu Żydówka mówi, że na weselu brakuje jej poetyczności i żeby porządnie rozruszać to towarzystwo, to trzeba by zaprosić dziwy, kwiaty, krzewy, pioruny, brzęczenia, śpiewy no czyli wszelkiego rodzaju zjawy. Podchwycił to poeta i podjarany tą abstrakcyjną wizją, podszedł do państwa młodych i powiedział, że fajnie byłoby zaprosić na wesele duchy. Panna młoda trochę się opierała, bo nie kumała pijackiego bajdużenia poety, ale pan młody najwyraźniej miał już inny stan świadomości i zaczął wołać do chochoła, żeby wpadł na imprezę i wziął ze sobą jakichś koleżków. A chochoł to była taka konstrukcja ze słomy, którą okrywało się drzewka i delikatne krzewy, żeby mogły przetrwać zimę. No więc to całe zapraszanie to miało być niby tak dla żartu. Tyle że Chochoł wziął to wszystko na serio i gdy wybiła północ, faktycznie przyszedł i zapowiedział, że wpadnie jeszcze parę osób. Czas jego przybycia nie jest przypadkowy, gdyż od dawien dawna północ jest kojarzona właśnie z duchami i z siłami nadprzyrodzonymi, czego dowody mamy choćby w utworach Adama Mickiewicza. Po wizycie Chochoła zaczęły się dziać naprawdę dziwne rzeczy, ale my zaczniemy delikatnie bo od problemów psychicznych pojedynczych bohaterów. A dopiero potem przejdziemy do zbiorowej psychozy. Na pierwszy ogień idzie Marysia, której ukazało się widmo. Był to jej narzeczony, malarz Stanisław Ludwik de Laveau, który wyjechał za granicę i tam zmarł na gruźlicę. Widmo jest symbolem niespełnionej miłości romantycznej. Dziewczyna wspomina dawne dzieje i wciąż marzy jej się miłość idealna. Jednak po chwili zastanowienia stwierdza, że to już dla niej zamknięty rozdział i że całkiem spoko obcą jest dla niej życie u boku obecnego męża. Z demonami przeszłości musiał się też zmierzyć dziad, który jest symbolem starego pokolenia chłopów. Ukazał mu się upiór, czyli Jakub Szela, przywódca rzezi galicyjskiej. O co w niej chodziło? Na początku 1846 roku szlachta i chłopi szanowali się jak Hanysy i Gorole. Chociaż prawo w zaborze austriackim w pewnym stopniu chroniło chłopów, to właściciele ziemscy mieli to gdzieś i traktowali ludzi pracujących na roli jak niewolników. Jedną z ofiar sadystycznej szlachty był właśnie Jakub Szela, który do tego stopnia nienawidził szlachtę, że już od Powstania Listopadowego regularnie donosił na nich do austriackich urzędników. We wspomnianym 1846 roku grupa szlachciców zaplanowała zorganizowanie powstania w Krakowie. Tyle, że za bardzo nikt się z tym nie krył i informacja ta szybko trafiła do carskich urzędników, którzy postanowili wykorzystać wnerwienie chłopów. Rozpuścili oni plotkę, że tak naprawdę szlachcice szykują akcje przeciwko chłopom, a to wystarczyło, by chłopskie oddziały ruszyły na dwory i z zimną krwią mordowały szlachciców i ich rodziny. Pojawiający się w weselu upiór Jakuba Szeli jest więc symbolem niechęci pomiędzy chłopami i panami. Chociaż stosunki pomiędzy inteligencją i chłopstwem wydają się być ok, to bratanie się jest tylko pozorne. Krew na rękach upiora to znak, że wzajemne urazy i krzywdy wciąż są żywe, a prawdziwej zgody nie będzie, dopóki obie strony nie rozliczą się z przeszłością. Rosterki podobnej natury miał pan młody, wzorowany na młodopolskim poecie Lucianie Rydlu. Ukazuje mu się hetman Franciszek Ksawery Branicki, jeden z przywódców Targowicy. W 1792 roku część polskich magnatów stwierdziła, że ogłoszona rok wcześniej konstytucja 3 maja to im się nie podoba i oni to by woleli, żeby było po staremu. Dlatego też zawiązali spisek i poszli się poskarżyć do carycy Katarzyny II, a ta dała im 100 tysięcy chłopa i nakazała rozpoczęcie wojny. W wyniku walk król Stanisław August Poniatowski odważnie. Postanowił się poddać i przystąpić do Targowicy. A potem, jak już pewnie wiecie z historii, był drugi, a potem trzeci rozbiór, i Polska zniknęła z mapy Europy na kolejne 123 lata. Zwolenników Konfederacji Targowickiej uznano za zdrajców narodu, a oliwy do ognia dodawał fakt, że magnaci nie tylko utrzymali swoje przywileje, ale też poważnie dorobili się na kontraktach z Rosjanami. Nic więc dziwnego, że podczas insurekcji kościuszkowskiej doszło do skazania i powieszenia targowiczan, w tym właśnie hetmana Branickiego. I chociaż powieszono go 29 września 1794 roku, to jednak przeżył on kolejne 25 lat. Jak to możliwe? Zamiast Branickiego powieszono jego portret. Pojawiający się w weselu hetman jest więc symbolem zdrady, egoizmu i fałszu. Pieniądze, które rozdaje na prawo i lewo, to znak, że się sprzedał i zamiast działać dla dobra narodu, wolał zadbać o własne interesy. Hetman jest także przykładem, że nie powinno się gloryfikować magnaterii i przeceniać ich zasług. Hetman uosabia także poczucie wyższości inteligencji i patrzenie na chłopów z góry. Zarzuca panu młodemu, że zdradził swój stan, bo jako przedstawiciel inteligencji ożenił się z chłopką. Stwierdza też, że takie małżeństwa to nie jest bratanie się, tylko przelotna moda. Co ciekawe, Branicki jest jednym z głównych bohaterów w dramacie Zaczarowane Koło, napisanym przez Lucjana Rydla, czyli właśnie przez pana młodego. Podobna historia jest z poetą, którego pierwowzorem był ówczesny celebryta Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Młodo polski poeta był zafascynowany postacią legendarnego zawiszy czarnego i sporo o nim pisał. Nic więc dziwnego że poecie ukazał się duch rycerza. Kazimierz Przerwa-Tetmajer był dekadentem. Jego utwory były bardzo pesymistyczne. Zionęła z nich apatia i niechęć do działania. Dekadenci byli przekonani, że są jedynie nic nieznaczącym prochem i pyłem, więc jakiekolwiek działanie i tak nic by nie zmieniło. Lepiej było biadolić i płakać, że wszystko jest takie smutne i bez sensu. Tymczasem w weselu do poety przyszedł Zawisza Czarny i powiedział, że ma już dość tego emo nastroju i czas się w końcu ogarnąć. Rycerz mówił, a weź ty idź, schowaj z tą swoją nihilistyczną poezją. To nikomu nie służy i tylko usypia naród. W tym kontekście Zawisza Czarny jest symbolem szeroko rozumianego patriotyzmu, między innymi gotowości do walki, męstwa czy odwagi. Uosabia wielką siłę Polaków. Którzy jednak są zniechęcani do działania przez smutnych, dekadenckich poetów. Usypianie narodu to także zarzut wyspiańskiego w stronę dziennikarza, w którym należy rozpoznać Rudolfa Starzewskiego, redaktora krakowskiego czasu. Dziennik ten wydawany był przez Stańczyków, czyli takie stronnictwo polityczne, którego nazwa wzięła się od fikcyjnych, politycznych listów, pisanych niby przez Stańczyka, nadwornego błazna ostatnich Jagiellonów. Konserwatyści pisali, że cały polski naród jest winny utraty niepodległości, negatywnie oceniali Powstanie Listopadowe i uważali zbrojny zryw niepodległościowy za skrajną głupotę. A co najgorsze, nawoływali do współpracy z Austriakami i zapewniali, że najlepiej będzie się zachować po francusku i wywiesić białą flagę. Nic więc dziwnego, że w weselu dziennikarzowi ukazał się sam Stańczyk. Kojarzycie na pewno obraz Jana Matejki, gdzie Stańczyk w takim czerwonym wdzianku siedzi na krześle, a na drugim planie odbywa się impreza. Mimo, że jest błaznem, nie uśmiecha się, lecz zachowuje powagę, a na jego twarzy maluje się troska o przyszłość ojczyzny. Stańczyk jest więc symbolem mądrości, politycznego doświadczenia i dawnej świetności Polski. Po pojawieniu się Stańczyka dziennikarz przeżywa kryzys wewnętrzny i mówi, że w koło tylko ból i cierpienie. Że duch narodowy już dawno wygasł, a Polacy to generalnie mają przewalone. Stańczyk tak patrzył na dziennikarza i zaczął się z niego naśmiewać mówiąc Ty to jesteś większy błazen ode mnie I w ogóle ci twoi kumple to też są błazny. Widać, że w gębie to jesteś mocny, a no i do tego bystry, bo od razu dostrzegasz co zrobili inni, a swoich błędów to już nie. A dziennikarz załamał ręce i powiedział, że Polska umarła i że teraz to już została tylko żałoba. Błazen zaś przypomniał, że znajdujący się na Wawelu dzwon Zygmunta dawniej bił nie tylko podczas pogrzebów, ale przede wszystkim w czasie zwycięstw i wzniosłych wydarzeń historycznych. Swoją drogą dzwon Zygmunta to też symbol narodowej dumy i wielkości Polski. Stańczyk wręcza dziennikarzowi kaduceusz, czyli pałę Hermesa, która jest symbolem ideowego i politycznego przywództwa. Redaktor jednak mówi, że jakby był trochę młodszy, to może i by stanął na czele powstania, ale teraz mu się nie chce i jest mu strasznie smutno. To pokazuje, że inteligencja nie dojrzała jeszcze do tego, by pokierować zjednoczonym narodem. Przywódcą narodowego powstania miał być też gospodarz, którego pierwowzorem był malarz i grafik Włodzimierz Tetmajer, szwagier pana młodego i przyrodni brat Kazimierza Przerwy Tettmaiera. Weselne spotkanie gospodarza z tajemniczym gościem wywoła istną lawinę isteregów, która wiedzie w was jak Konrado Moreno na skuterze, więc trzymajcie się teraz mocno. Z gospodarzem rozmawia Werny Hora, legendarny ukraiński wieszcz. Miał on przewidzieć trzy rozbiory Polski, nieudane powstania, Napoleona, a także ostateczne wyzwolenie Polaków. Wernychora jest więc zapowiedzią powstania i wyzwolenia kraju. Wieszcz powiedział do gospodarza: Słuchaj, typie, ty z inteligencji pochodzisz, ale za chłopkę wyszedłeś i na wsi mieszkasz. To się nadajesz na przywódcę. No więc zrobisz tak: wyślij ludzi, niech jeżdżą po wsiach i niech całe towarzystwo zbierze się jeszcze dziś przed świtem, pod kościołem. Przy okazji Wernychora dał gospodarzowi złoty róg, symbolizujący obudzenie idei patriotycznych i gotowość do walki. Gdy Wernychora odjeżdża, jego biały koń, czyli powszechnie znany symbol śmierci, kupi złotą podkowę, czyli powszechnie znany symbol szczęścia. Chociaż gospodarz uważa, że trzeba ją wszystkim pokazać, to gospodyni ma to gdzieś i chowa podkowę do skrzyni. Ta scena, a jakże, też ma znaczenie symboliczne. Z jednej strony ukrycie złotej podkowy może symbolizować dbanie o własne szczęście i dobrobyt, ale z drugiej strony może to być znak, że naród nie jest jeszcze gotowy i że może lepiej z tym szczęściem trochę poczekać. Gospodarz był tak podniecony wizytą Werny chory, no albo tak dużo wypił, że zaczął gadać jak potłuczony. Wezwał do siebie Jaśka, kazał mu wsiadać na koń i rozesłać wici, czyli wezwanie do stawienia się na wyprawę wojenną. Przy okazji wręczył mu złoty róg. Po co? W sumie to bardzo dobre pytanie. Przekazanie złotego rogu też ma znaczenie symboliczne. Gospodarz w ten sposób pokazuje brak zdolności przywódczych inteligencji i zrzucenie z siebie odpowiedzialności. W tej scenie wyszła też kompletna ignorancja gospodarza. Powiedział Jaśkowi: Tylko weź ty porządnie, pilnuj tego rogu, bo jak go zgubisz, to na nic to wszystko czaisz. Masz się po nic nie schylać, ok? A dosłownie pół sekundy później Jaśkowi spadła czapka i się po nią schylił. I chociaż gospodarz to widział, to nadal nie zczaił, że to nie jest najlepszy pomysł. Potem gospodarz ulega żonie i kładzie się spać, a potem budzi się przed świtem i kompletnie nic nie pamięta. A to kolejny dowód słabości inteligencji. Tymczasem chłopi, na czele których stanął Czepiec, byli natychmiast gotowi do walki i zgodnie z rozkazem pojawili się pod kościołem z kosami osadzonymi na sztorc. Te kosy to z kolei symbol waleczności i nawiązanie do kosynierów walczących podczas insurekcji kościuszkowskiej. Tuż przed świtem zaczęły pojawiać się tajemnicze znaki, a to wichura, a to kruki, a to krwawa łuna nad Krakowem. Wszyscy nadstawiają uszu i czekają na zapowiadane pojawienie się Wernychory i Archaniołów. I tak zastygają. Scena zasłuchania także ma znaczenie symboliczne. Polacy wolą biernie czekać i liczyć na to, że wyzwolenie przyniesie im jakaś zewnętrzna siła, zamiast samemu zmobilizować się i ruszyć do powstania. Po chwili jednak słychać tętent ten kopyt, coraz bliższy i bliższy. Tylko, że nie był to Werny Hora, tylko Jasiek. Chłopak wbiegł do izby, a tam wszyscy robią manekin challenge. Dopiero po chwili ogarnął, że miał przecież zadąć w złoty róg, sięgnął więc do paska, a tu rogu nie ma. Co się stało? Tej nocy przeraźliwie wiało, więc gdy Jasiek jeździł od wsi do wsi, to w końcu zwiało mu czapkę z pawimi piórami, która symbolizuje egoizm, prywatę i przywiązanie do rzeczy materialnych. Chłopak zatrzymał się, żeby sięgnąć po czapkę i wtedy najpewniej zgubił złoty róg. To znak, że w polskim społeczeństwie istniały osoby, dla których ważniejsze było własne dobro niż dobro ogółu. Jaśkowi ostał się ino sznur który z kolei jest symbolem niewoli narodowej. Jasiek był tak skołowany całą sytuacją, że nie zdziwiło go, że pojawił się koło niego chochoł i zaczął mu rozkazywać. Kazał pozabierać ludziom broń i rzucić ją w kąt, a sobie przynieść skrzypce, bo on teraz będzie grał tak, żeby nóżka tupała. I wtedy wszyscy grzecznie ustawili się w kółku i zaczęli bezwiednie tańczyć chocholi taniec. Chochoł w Weselu Wyspiańskiego to dopiero jest isteregowe eggowe kombo. Z jednej strony ma znaczenie pozytywne, tak jak słoma chroni roślinę przed mrozem, tak chochoł w pewien sposób ochrania Polaków, którzy rozkwitną jak róża, gdy tylko pojawią się lepsze warunki. Z drugiej jednak strony ma on znaczenie pesymistyczne, to symbol niemocy i marazmu, a ten chocholi taniec to zamknięty krąg bierności, apatii i uśpienia. No i nie udało się to powstanie, ale że tak to się skończy było pewne praktycznie od samego początku. W symbolizującej Polskę hacie w podkrakowskich Bronowicach znalazło się całe społeczeństwo i chłopi, i inteligencja i bogaci, i biedni. Już w pierwszej scenie Czepiec stara się przekonać dziennikarza, że chłopi to ogarniają, co się w świecie dzieje ale redaktor go zbywa i mówi, że on to na wieś przyjeżdża odpocząć. Radczyni z kolei dopytuje kliminę, czy zboże już zasiane a ta odpowiada, że listopad to nie jest najlepsza pora na siewy. A poecie nie zależy na gadaniu, tylko na zaliczeniu jakiejś wiejskiej panny. To pokazuje, że obie klasy społeczne za dużo o sobie nie wiedzą i wciąż opierają się na stereotypach. Żywy był wtedy mit sielskiej, spokojnej wsi, gdzie można uciec od problemów codziennego życia. Okazuje się jednak, że ta cała chłopomania, czyli fascynacja wsią jest tylko powierzchowna. Inteligencja nie dostrzegła, że wieś to nie tylko motylki latające nad łąkami, pszczółki zbierające nektar z jabłonki, czy radosne kołysanie się złocistych zbóż. Nie wiedzieli jednak, że wieś to przede wszystkim ludzie, którzy może i mają krótki ląd, może i są porywczy, ale przede wszystkim stanowią realną siłę, bez której żadne powstanie się nie powiedzie. Poza tym chłopi i inteligencja trzymają się na dystans ze względu na wciąż niezabliźnione rany związane z robacją galicyjską. Pan młody mówi, Nie, no my to już o wszystkim zapomnieliśmy. Co prawda, mojego dziadka przeżnęli piło, ale myśmy już o tym zapomnieli. Wtórował mu gospodarz, który mówił, Tak, tak, my już zapomnieliśmy. Co prawda, mojego ojca skatowali, no ale kto by o tym pamiętał. Można więc śmiało powiedzieć, że Wyspiański dogłębnie przeanalizował polskie społeczeństwo i z przykrością stwierdził, że chłopsko-inteligencki sojusz jest tak bardzo abstrakcyjny, jak zgoda pomiędzy kibicami widzewa i LKS-u. Chłopomania była wówczas tylko przelotną modą, a nie faktycznym brataniem się stanów. Wszyscy wciąż żyli stereotypami i zapatrzeni są w przeszłość, a inteligencja nie dojrzała do tego, by rozsądnie zarządzać zasobami chłopskimi. Najlepiej całą sytuację podsumował Żyd, który stwierdził, że to całe wesele to jedna wielka szopka i niby wszystko fajnie, niby sobie razem zgodnie tańcują, ale jak się wesele skończy, to i tak każdy pójdzie w swoją stronę. Wyspiański w swoim dziele postanowił skrytykować także środowisko artystyczne młodej Polski. Oprócz poety, który usypia i ogłupia naród, jest także Nos wzorowany na malarzu Tadeuszu Noskowskim. Jest on uosobieniem najbardziej typowych cech artystów młodej Polski, którzy może i wyznawali kult sztuki, ale też bez przerwy chlali wódę, a potem na bani grali utwory Chopina i coraz bardziej popadali w dekadentyzm i nihilizm. Idolem młodopolskich artystów był Stanisław Przybyszewski, a musicie wiedzieć, że gość był kontrowersyjny jak kanapka z masłem i nutellą. Był m.in. alkoholikiem, erotomanem, dekadentem i satanistą. No i jak? Po ogarnięciu wszystkich histeregów, których, jeśli dobrze policzyłem, wyszło aż 30, wesele stało się dla Was łatwiejsze? Jeśli nadal średnio to ogarniacie, to zupełnie się tym nie przejmujcie, bo po premierze wesela 16 marca 1901 roku ludzie też byli mocno skonsternowani. Wiele osób po obejrzeniu spektaklu stwierdziło, że nie bardzo kumają o co chodziło, ale że na pewno było to coś bardzo ważnego i wzniosłego. Trochę inaczej do sprawy podeszli znajomi Wyspiańskiego, którzy nie kryli swojego niezadowolenia. Czemu? Bo oglądając przedstawienie, mieli déjà vu. 20 listopada 1900 roku Wyspiański faktycznie brał udział w weselu w podkrakowskich bronowicach ale zamiast się bawić, całą noc stał oparty o futrynę i tylko obserwował i podsłuchiwał rozmowy. Było to wesele jego przyjaciela, Lucjana Rydla, z Jadwigą Mikołajczykówną, a impreza odbywała się w dworku Włodzimierza Tetmajera. Brzmi znajomo? Gdy więc parę miesięcy później wystawiono dramat Wyspiańskiego w Krakowie, wielu uczestników tamtego wesela rozpoznało siebie i swoich kolegów i nie spodobało im się, jak zostali przedstawieni. Najbardziej urażony całą sytuacją był Lucian Rydele, który strzelił focha, że jego świeżo upieczoną żonę Wyspiański przedstawił jako głupiutką Dziunię, która nie wie, co to jest Polska. Jeśli wciąż nie jesteście przekonani do wesela, spróbujcie spojrzeć na dzieło Wyspiańskiego z innej perspektywy. Gdyby takie dzieło miało powstać dziś, to zamiast symboli pewnie byłyby memy, a zjawy mogłyby nawiązywać do współczesnych osób, na przykład ze świata mediów czy polityki. W sumie to nawet miałbym pomysł, jaka postać powinna zastąpić Hetmana jako współczesny symbol zdrady narodowej. Napiszcie w komentarzach, jakie memy czy postacie mogłyby się znaleźć we współczesnej wersji Wesela. A potem sięgnijcie po dramat Wyspiańskiego i spróbujcie wyłapać te wszystkie isteregi, o których dzisiaj mówiliśmy. Nie zapomnijcie też dać łapki w górę i zasubskrybować ten kanał, bo kolejne omówienia lektur już niebawem.